Zarejestrujemy się do Wrocławian, żeby wzięli udział w obywatelskiej sztafecie i zgłosili swoją kandydaturę do Rad Osiedli na lata 2021-2026. Ponad 30 lat temu została zmiana dokonana. Z pięciu dzielnic powstało 48 osiedli i chcielibyśmy, żeby w tych radach pojawiły się konkretne osoby. Mamy 700 radnych w 48 osiedlach i chcielibyśmy, aby frekwencyjnie dużo poprawiło nam się. W poprzednich wyborach frekwencyjnie było to poniżej 10% i chcielibyśmy to zmienić. Jako Stowarzyszenie Bezpartyjny Wrocław bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich lokalnych bohaterów i lokalne bohaterki, tak jak tutaj brzmi nasze hasło, zostań bohaterem swojego osiedla, do udziału w tegorocznych wyborach do Rad Osiedli, a także do zaproszenia swoich sąsiadów do udziału w głosowaniu. Tak jak Bartek mówił, żeby ta frekwencja wyniosła, mamy nadzieję, więcej niż te 10%. Wiemy, że praca na rzecz lokalnej społeczności zwykle nie jest łatwa, ale jak wszystko, co robimy w życiu z trudem, może przynieść nam bardzo dużo satysfakcji. Także też jako Stowarzyszenie Bezpartyjny Wrocław z naszego doświadczenia i kontaktów z radami osiedli wynika, że rady, które są złożone z ludzi, którzy kochają swoje osiedle i którzy cenią sobie jego dobro, osiągają zdecydowanie lepsze wyniki w negocjacjach z miastem, w negocjacjach ze spółkami miejskimi, ale także we współpracy przy projektach WBO i z lokalnymi NGO-sami. Także zapraszamy wszystkich lokalnych bohaterów do tego, żeby zajęli się swoimi osiedlami w najbliższą okolicę. Osiedla to żywe części miasta, tam mieszkają obywatele, ale na koniec dnia tam funkcjonują i mieszkają obywatele, ale na koniec dnia za każdym razem mieszkańcy tych osiedli zostają sami. I oni tak naprawdę najlepiej wiedzą, czego tym osiedlom w danym miejscu potrzeba, gdzie powinien być zlokalizowany przystanek autobusowy, czy warto byłoby postawić próg zwalniający na drodze, albo gdzie przysłowiową ławeczkę warto byłoby umieścić, żeby dzieci, młodzież czy seniorzy mogli jakoś wygodnie spędzić czas, który im pozostał po pracowitym dniu. Chcemy zachęcić Wrocławian do tego, żeby zarówno wyrazili swoje bierne, jak i czynne prawo wyborcze, to znaczy, żeby stanęli po pierwsze do wyborów jako ci społecznicy, którym zależy na dobru sąsiedzkim, na dobru lokalnym, jak również do tego, żeby poszli i głosowali, ponieważ ta frekwencja jest zawsze niska. Te wybory, choć tak ogromne, bo 700 radnych, to prawie dwa razy tyle, ilu mamy posłów w Polsce, są to z drugiej strony wybory najmniej doceniane, a niezwykle ważne dla tych małych, lokalnych społeczności, naszych wrocławskich, bo wrocławskie osiedla zasługują na to, żeby żyło się tam wszystkim zdecydowanie lepiej, wygodniej i przyjemniej.